Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądała ta pierwsza runda meczu, ponieważ rozpoczyna się właśnie runda pistoletowa i Anonymo, mimo że gra w defensywie, to gra bardzo odważnie. Już pierwsze trafienia za nami, ale to też jest sygnał dla tłustych chłopaków, żeby teraz się przyspieszyć i wchodzić na bombsite B, chociaż Sobol jeszcze był w stanie zatrzymać Emrajda. Tymczasem Rejko ze sporymi problemami nie był w stanie utrzymać się za BS-em, ale popatrzmy, jakie tłuste chłopaki biegną przez respa CT po to, żeby kłaść bombę na bombsite A. Oj, ale teraz widzimy, że jednak przez tego smoka obrywa jeden z zawodników tłustych chłopaków. Bomba oczywiście udaje się podłożyć. No i w walce Skit oraz Masket. Ta dwójka pozostaje w grze tutaj. No można powiedzieć przez tego smoka dość szczęśliwie, ale poczekajmy. Masket za standardem. On na blisko szuka miejsca dla siebie, ale to Virtuoso z fragiem. Masket nie miał możliwości, żeby taką rundę zwyciężyć. Gdy ten smoke opadnie, Masket będzie starał się na pewno wejść głębiej do bombsite'u, a tam TB-czyk, czyli oczywiście Lunatic oraz mocno poobijany Rejko. TB-czyk, bo grał pewnie w TB-ie całą podstawówkę i połowę gimnazjum. W każdym razie teraz mamy tu z tych chłopaków nawet na prowadzeniu, ale tylko przez chwilę, bo już Anonymo bierze sprawy w swoje ręce. Przewaga 3-2. Bomba co prawda jest podłożona, ale teraz wejście na plecy, chociaż Sobol pada, ale samej na świetnej pozycji tego kompletnie nie spodziewał się Grubi. Zobaczmy, co wymyślili tutaj zawodnicy Terro po tej przerwie, co wymyślili na tego pierwszego fulla, bo Rejko nie przestaje grać odważnie, ale jednak Emrajd sobie z tym poradził, chociaż od strony bombsite'u bardzo ładny skan w wykonaniu Lunatica i od razu mamy 4-4. Teraz jednak chwila spokoju, to też jest dosyć taka, dosyć nowy obrazek, patrząc na to spotkanie, bo zazwyczaj bardzo szybko dochodzi do tych starć. No i teraz, mimo że był ten spokój, to zobaczmy, że już przesuwa się Sobol w kierunku rywala, wejście na plecy Lunatica, dobre wychylenie. I teraz Sobol, czy złapie dobry timing? Chyba nawet widział tam nogę Grubego, na pewno widział Asrana. Ale Sobol na razie bez wsparcia, chociaż nie, no Virtuoso był niedaleko i proszę, Sobol też dokłada fraga. A teraz dobry początek od Grubego, więc to tłuste chłopaki z przewagą, ale już mamy rewanż. Rejko jednak też traci sporo życia, ciekawe zagrywki od Emrajda, teraz flash, no i Emrajd pada na ziemię. Tutaj jeszcze Gruby, on naprawdę radził sobie doskonale w spotkaniu przeciwko Illusion, ale tak jak powiedziałem przed meczem, że Anonymo to nie Illusion, to jest zupełnie inny rywal, a Virtuoso ma już 16 fragów i wciąż to nie była jeszcze pechowa 13. Tak, nie wie co to jest śmierć. No ciekawe, może teraz Virtuoso 17 frag, 0 asyst, 0 zgonów. Ale może teraz zmiana planu, podejście pod bombsite, ale tylko chwilowe, bo jednak jeszcze ten środek przejmowany i Emrajd w końcu z eliminacją. Sobol dopiero teraz odpowiada i może w tym momencie, właśnie w 8 rundzie, uda się wykorzystać tą przewagę liczebną. Jeżeli Lunatic nie wyciągnie jednej eliminacji, to bombsite B będzie stał otworem przed ekipą atakującą. Ta rotacja już się pojawiła i tak naprawdę w tym bombsite zaczynają już coraz śmielej poczyniać sobie zawodnicy tu z tych chłopaków, ale na Gruby musiał skapitulować. Panie Lunatic, ale teraz to była pestka prosto w głowę. No i teraz jeszcze już ma kolegów do pomocy, a więc Lunatic, zobaczymy ile jeszcze z tego będzie w stanie wyciągnąć. Mimo tej doskonałej sytuacji, bardzo dobrej decyzji podejścia na bombsite pilnowany tylko i wyłącznie przez jednego gracza. To nawet nie chodzi o to, że nie padł, ale on ma tyle fragów i właśnie na razie jeszcze żadnego zgonu, a Rejko robi to, co lubi robić się najbardziej na tej mapie. To skrócenie pozycji, zobaczmy, od razu jest agresja Lunatic spod bombsite'u B, ale to było widoczne już od rundy pistoletowej. Anonymo pokazało od początku, że oni tutaj będą grali w taki sposób i to jak widać działa. Tłuste chłopaki kompletnie nie potrafią się do tego przystosować. Mówimy o Virtuoso 19-0, Masket 0-9, no ale to, że on zgarnie jednego fraga czy dwa w takiej rundzie, to niewiele zmieni, bo no, Emrajd ma dwa i co z tego? To naprawdę jest nic. Skit 3 to jest pełna dominacja. To jest jak na razie najbardziej zdominowane spotkanie w tym sezonie ESL Mistrzostw Polski. Już nawet nie mówię o samym wyniku, bo Anonymo oberwało oczywiście na Inferno, ale no, chyba wszyscy widzimy, co się tutaj dzieje. To jest 10-0 i rywal, który kompletnie sobie z tym nie radzi. Po 16 tysięcy nawet tutaj Virtuoso akurat tyle zgromadził. Tak teraz ciężko nam jest, naprawdę bardzo ciężko szukać jakichś pozytywów. Znowu walka na środku, ale zobaczmy w pierwsze sekundy, jak już dużo obrażeń spowodowanych. Virtuoso jest! Padł na ziemię!
A to oznacza jedno, to oznacza, że tu z te chłopaki w końcu mogą tutaj poczuć się komfortowo, bo jeżeli widzą kogoś, kogo nie da się zniszczyć, to oni wiedzą, że rundę nie da się wygrać, ale teraz Virtuoso na ziemi, przewaga 3-1, Masket też zobaczmy, że zaczął fragować i ta przerwa taktyczna, jak widać, opłaciła się, chociaż jeszcze nie koniec, jeszcze Lunatic, ale dobrze wcelowany Asran i Lunatic wchodzi mu pod celownik. Przydałoby się zgarnąć rundę kolejną i z tej pierwszej połówki zejść z tym mocno niekorzystnym rezultatem, ale może po pistoletówce jeszcze dać sobie odrobinę szansy, żeby do tego spotkania wrócić. I widzimy, że w tym momencie sporo agresji znowu w okolicach środka. Skid zdobył otwierającą eliminację, ale momentalnie odpowiada Sobol, a więc sytuacja wyrównana 4-4, ale pod bombsite'em ma ta rotacja jest, a więc samo to podejście nie będzie aż takie proste dla strony atakującej, chociaż widzimy, że bomba cały czas na plecach Asrana i on jeszcze nie podjął tej ostatecznej decyzji, żeby przerotować do swoich kolegów, bo po drugiej stronie mapy pozostawiony na bramie cały czas jest gruby. No i przy takim ustawieniu tu z te chłopaki mogą mieć ogromne problemy, tym bardziej, że Sobol namierza swojego rywala, Emrite na ziemi. No i zobaczmy, jak to w tym momencie będzie wszystko wyglądało. Masket raz, Masket dwa, ale tutaj jeszcze na blisko Virtuoso i on błędu nie popełnia, a gruby musi pędzić, musi biec. Czasu na zegarze jeszcze sporo, ale cały czas dwójka rywali jeszcze w grze. No teraz jeszcze gruby tutaj sklonowany, patrząc na paski zdrowia po stronie tu z tych chłopaków, chociaż to nie jest najważniejsze. Popatrzmy, jak gruby sobie poradzi w tym klaczu, bo jednego rywala namierzył, ale Virtuoso kończy pierwszą część tej mapy. 11-1, Virtuoso zdobył 21 fragów w pierwszej połowie i padł tylko jeden, jedyny raz. To właśnie była ta przegrana runda przez Anonymo, więc widzimy, jaka jest zależność. Tłuste chłopaki muszą szukać fraga właśnie na Virtuoso, wtedy będzie szansa. Na razie jednak wejście na A, podłożona bomba i wciąż sytuacja 5-5. W międzyczasie też Masket obrywa po głowie, a więc 6 HP na jego koncie. Poobijany Lunatic, samej również i Rejko. Ale tutaj cały czas bardzo blisko tego smoka. Skit i świetnie, fenomenalnie. Prosto w głowę. Jest ten moment, gdzie trzeba przyspieszyć, ale to fragi sypią się z większą korzyścią na konto ekipy Anonymo. Przewaga liczebna, poobijany Masket cały czas w grze, ale gdzieś on jeszcze był w stanie złapać Sobola samej na naszych ekranach. On za skrzynią szuka okazji dla siebie, ale tutaj widzimy, że dopiero teraz samej, czy jednak Masket? Nie! Nie, nie daje rady Masket, mimo tego, że walczył bardzo dzielnie, bo przecież od samego początku był mocno poobijany. No i na razie fakty są takie, że tłuste chłopaki, no, otrzymują tłusty oklep. Też ciekawe zakupy po stronie CT. Zobaczmy, dwa shotguny, ale Masket pokazuje, że on czuje się z taką bronią doskonale. Dwa strzały, dwa headshoty, no ale jednak teraz zawodnicy Anonymo pokazują, że na bombsite A czują się jak ryba w wodzie. Jeszcze Emrite ledwo, ale wygrywa to starcie z Rejko, więc mamy wyrównanie, tyle że samej pozostaje z jednym punktem życia. I czyżby tu te chłopaki jeszcze miały to przedłużyć? Ojojoj, teraz wszystko jest jasne. I samej, i Sobol wiedzą, że Emrite był pod boomsite'em A, stąd właśnie szybka rotacja na B. I zobaczymy, czy Emrite to wszystko wytrzyma, bo to on jednak musi rozbroić bombę. Nie ma defa, a ten smoke to może być za mało. Skanowanie od Sameja czy Sobola będzie zabójcze dla Emrite'a. Czas ucieka, Emrite musi przyspieszyć, ale właśnie rywale pochowani. To się musiało tak zakończyć, także popatrzmy na tę pierwszą pistoletówkę. I już w pierwszych sekundach sporo walki, świetnie Skit gruby próbuje z tymi dualami, robi w tym momencie robotę, widzimy, że nie byli w stanie go wyeliminować zawodnicy Anonymo i zostaje tylko i wyłącznie Lunatic. Teraz on też próbuje z tymi dualami zrobić robotę, ale widzimy, że mocno oberwał po głowie, 41 HP na jego koncie. No i właśnie, trzeba jeszcze ruszyć po bomba. Tutaj Masket na drzwiach jest bardzo dobrze ustawiony, zobaczył karabiny swojego rywala, nie może popełnić w tym momencie błędu Masket. W tym momencie po prostu czekamy na to, czy Masketowi uda się zdobyć tą eliminację. No Lunatic podchodzi, próbuje, szuka, ale nie bierze pod uwagę tego, że Masket jest w celu, ale widzimy, że jednak jakieś problemy strzeleckie u Masketa w dniu dzisiejszym są. No szczególnie na tej pierwszej mapie miał ogromne problemy, żeby fragować, ale miejmy nadzieję, że się rozkręci właśnie na mapie numer 2. Na razie gruby tutaj pokazuje, że stać go na wiele. Teraz będzie kolejna szansa właśnie dla tego zawodnika. Masket obrywa w głowę, ale gruby sobie z tym wszystkim radzi. No to się już może podobać, że faktycznie mamy tutaj
więcej walki ze strony tłustych chłopaków, ale też myślę, że mało kto oczekiwał, że to będzie podobna druga mapa. To znaczy, że to też będzie taka dominacja, że to będą takie szybkie, jednostronne rundy. Ale zobaczymy, co Anonymo wypracuje w ataku, bo teraz, mimo że jest runda eko, to zobaczmy, że jest zbudowana przewaga. Emrite poobijany, gruby na ziemi. Oj, to nie wygląda zbyt dobrze dla tłustych chłopaków. Naprawdę, trzeba się tutaj napocić, żeby tę rundę wygrać, chociaż Emrite właśnie wyrównuje, trafiając Rejko. Czekamy na to wyjście, bo będzie to miało duże znaczenie, ile zrobi Asran. Ten nie daje żadnego fraga i proszę, bombsite bez zostaje przejęty, także Anonymo przed szansą na wygranie rundy ekonomicznej. No chyba, że teraz Emrite jeszcze gdzieś eliminację dla siebie zdobędzie, ten flash dobrze dorzucony. Emrite cały czas na rampie, utrzymuje się na pozycji, w międzyczasie skit z fragiem i niewiele brakowało, żeby tutaj Emrite zaskoczył, ale jednak Lunatic błędu nie popełnia i teraz skit jest bardzo mocno poobijany dwójkowo od rampy. Bezpiecznie są ustawieni zawodnicy Anonymo i oczywiście nie popełniają błędu, doskonałe wychylenie. Ale wiemy, że Anonymo w ataku na tej mapie jest naprawdę niezwykle groźny. No i na pewno pokazali to w tej poprzedniej rundzie. Spore zaskoczenie, bo jednak były te lepsze pistolety, ale oczywiście to jednak była generalnie runda ekonomiczna, więc no szkoda, że tu z tych chłopaki to oddały, bo teraz jest force w wykonaniu CT, ale widzimy, że jak na razie tutaj w ogóle nie ma defensywy, bo już mamy przewagę 5-2 i zajęty górny bombsite. Chociaż Asran jeszcze wierzy w to, że będzie mógł to uratować. Podobnie gruby, który krąży gdzieś przy tym smoku, ale to była perfekcyjna runda. Rundę, gdzie rywal forsował, także no w ataku każda runda jest cenna, a tu proszę, mamy reszta górny bombsite. Rejko prawie z dwoma fragami, co prawda tam jeszcze odpowiedział skit, ale teraz ten też jest na ziemi, maskę dwukrotnie, to będzie nadzieja. Emrite od trzy budówki i tutaj nagle są problemy po stronie atakującej. Zostaje tylko Lunatic, Masket jednak mocno poobijany. Emrite także stracił sporo punktów życia, ale Lunatic też nie ma łatwego zadania, bo tu dobrze wcelowany Masket i to była jego runda. Jakieś rozciągnięcie gry, no tego spodziewa się jeden z zawodników FCT, bo widzimy te rotacje, przejście w okolicy przybudówki. Teraz właśnie flash od kolegi, ale sama pozycja chyba nie została sprawdzona, więc Anonymo spokojnie może przedostać się do Feniksa. I spokojnie może przedostać się na dolny bombsite, bo widzimy, że tutaj jeszcze tej decyzji nie ma. Rejko na pozycji domykającego całą tą zagrywkę taktyczną ze strony ekipy Anonymo. No i Rejko faktycznie gdzieś tam eliminację zdobywa. I widzimy, że jeszcze gruby mieszał się w to wszystko, a więc sytuacja wyrównana. 2-2, sprytne podejście, brak kontroli dworu. No i udaje się prześlizgnąć na bombsite, który był całkowicie odpuszczony. I teraz to zawodnicy CT mają trudniejszy orzech do zgryzienia. Trzeba to wszystko skutecznie odbić. Asran oraz gruby, czy oni dadzą radę? Tutaj jeszcze spoglądamy. Jest ten granat zapalający, jest granat błyskowy. Ale czy uda się to wszystko wykorzystać? Nie, samej zaskakuje pozycją i widzimy, że w tym momencie gruby pozostaje sam. Jego pozycja również jest już znana, a więc można rozgrywać teraz to wszystko na spokojnie. Można rozgrywać to wszystko na czas. Gruby jeszcze próbuje, eliminację zdobędzie, ale to by było na tyle. To jest runda dla Anonymo. No i tak szczerze mówiąc, patrząc na wynik, jeszcze tych kilka rund zostało do końca pierwszej połowy, ale tu z tych chłopaki mają już problemy ekonomiczne, więc gdyby teraz miało się to znowu nie udać, to naprawdę Anonymo może tutaj odjechać wynikiem, ale widać, że tłuste chłopaki wiedzą, co robią. Nieudane podejście Anonymo, już przewaga 5-1 i samej bez jakiejkolwiek szansy. No ale oczywiście tutaj już jednak te 4 rundy w ataku udało się zdobyć. Swego rodzaju już jakaś zaliczka jest wypracowana, a teraz Masket ma okazję do tego, żeby pofragować. No i widzimy, że się nie zatrzymuje Masket. 4 eliminacje na jego koncie. Astran był do pomocy, zdobył jednego fraga. To podopieczni Lunatica górą w tym starciu. Teraz widzimy mocno poobijany Emrite i jednak widzimy, że też po tej przerwie taktycznej już nie ma forsowania tempa tego ataku. Gdzieś już znajdują lukę. Właśnie ten dwór nie jest tak szczelnie pilnowany przez stronę CT. No i Virtuoso chce z tego skorzystać, ale Masket będzie elementem zaskoczenia. Zauważył najpierw cień swojego rywala, a potem samego oponenta, więc tutaj zdobycie eliminacji to była tylko i wyłącznie formalność. Granat trochę przewrócony, Sobol stał już bliżej, ale właśnie te podejścia Anonymo na górny BS, no nie, no one nie działały i widać, że nie zadziałają chyba i w tej rundzie. Rejko jeszcze jednak próbuje coś tutaj wywalczyć, ale sam jest mocno poobijany, chociaż bombsite jest przejęty, o tyle, że Rejko nie decydował się na podłożenie bomby. Pół minuty, to jest ciekawy pomysł, Rejko zaskoczył Maskeda.
Ten kompletny nie wiedział, gdzie był przeciwnik. Czyżby ten klacz miał być udany? No nie, już wiemy, że nie. No wyjątkowo spokojny początek tej pistoletówki, ale tu z tych chłopakiem widać, że coś tutaj knują. Że to są chłopaki, które lubią porozrabiać. I zaraz będzie ten moment, będzie ta sekunda, w której ruszą Lunatic wcelowany na blisko. Lunatic radzi sobie doskonale. Jeszcze Rejko od przebudówki, ale ten z problemami. To wciąż jest też szansa dla grubego Jemrajda. 50 sekund, ale na plecach już Sobol i teraz gruby samotnie, ale Sobol jedną pestką prosto w głowę grubego i mamy rundę zdobytą przez zespół Anonymo. No i widzimy, że tutaj zawodnicy Anonymo mają świadomość tego troszeczkę gorszego wyposażenia, ale sam Sobol na rampie za chwileczkę może mieć spore, spore tarapaty. Chociaż on na blisko za skrzynią świetnie wychyla, ale jednak nie zdobywa tej eliminacji. Jakimś cudem gruby cały czas utrzymuje się w grze. 6 HP na jego koncie, rampa przejęta. No i tutaj tak, Lunatic na akwarium. No i jeszcze spod gniazda ma kolegę do pomocy. Tam oczywiście cały czas jest samej. Ale jednak nie ma się co oszukiwać. Na dolnym bombsite już zaczynają sobie tutaj rozgrywać swoją grę zawodnicy strony atakującej. Virtuoso jednak tym razem niecelnie nie trafia swojego rywala. No i sytuacja jest w przewadze w tym momencie dla tłustych chłopaków. 3-2, ale cały czas gruby jest bardzo mocno poobijany. Tylko no właśnie, nie mogą jeszcze namierzyć swoich oponentów. Chociaż teraz już gruby złapany, ale właśnie Virtuoso musi uważać na plecy. A na akwarium cały czas też jeszcze jest jeden z rywali zlokalizowany. Tutaj od małych drzwi Emrajd skanuje i zobaczmy, świetnie, fenomenalnie Emrajd, on właśnie domyka nam to wszystko, a więc jednak tłuste chłopaki pokazują, że w ataku też mają coś do powiedzenia. Poobijał grubego, tam niewiele mu zabrakło, bo grubemu zostawił 6 punktów życia, ale fraga z tego nie było i właśnie takie pojedyncze błędy, takie pojedyncze problemy zawodników Anonymo powodują, że rywal wygrywa tę rundę, ale zobaczmy, jest mało czasu, świetnie wcelowany samej. A mimo wszystko Masket jeszcze się go pozbywa. No i teraz rotacja będzie spóźniona. Bomba zostanie podłożona. Gruby i Masket wciąż walczą o 9. zwycięstwo. Ale wielkie brawa dla Masketa, że on jeszcze był w stanie wyciągnąć swojego rywala, który przecież cały czas był wcelowany. No i zobaczmy, podejście od rampy to może być ryzykowna decyzja. Masket cały czas za silosem, on schowany za tym standardem. No i będzie szukał okazji dla siebie teraz. Czał niecelny, zdradza swoją pozycję. Dorzucone te płomienie, ale w międzyczasie gdzieś gruby jeszcze zdobywa eliminację. Masket jednak znajduje głowę swojego rywala. Masket po raz kolejny. I mimo tego, że była ta przewaga, że można było to wszystko domknąć na swoją korzyść, Anonymo popełnia kolejny ogromny błąd. Sobol agresywnie, ale tutaj widzimy, że Astran jest na taką agresję przygotowany i sam Sobol teraz wycofuje. Dorzucony błyskowy na sprawdzenie. Ale tutaj już Sobola na pozycji nie ma, więc jeszcze jedna próba znalezienia okazji, żeby tą eliminację zdobyć. Długo Sobol czekał, ale fenomenalny też błyskowy, dorzucony przez Sameja i w tym momencie ta przewaga zbudowana bardzo ładnie. Tylko zobaczymy, czy uda się to wszystko utrzymać do samego końca. Tak ważna runda i faktycznie tutaj Virtuoso zdaje sobie z tego sprawę. Proszę bardzo, teraz perfekcyjne zagranie Virtuoso. 3 szybkie headshoty w jego wykonaniu i Gruby zostaje sam. 5-1, tutaj przydadzą się jakiekolwiek straty, ale Gruby nie był w stanie już fragować, podobnie jak wcześniej koledzy. Nie chcę mówić, że ledwo przegrał rundę, ale ta sytuacja 3-2 na B, gdzie samej nie trafił Masketa, tak naprawdę tam tłuste chłopaki nawet nie powinny wejść na bombsite. Ale oczywiście Masket zagrał świetną rundę, wykorzystał snajperkę i teraz no nie ma tej możliwości, bo teraz Masket z Kałachem, ale to Skid i Emrajd dają eliminację samej świetniej. Virtuoso to wszystko kończy. No i właśnie, teraz sytuacja nam się zmienia o 180 stopni. Jak jeszcze 2 rundy temu mówiliśmy, że Anonymo ma te problemy, że musi daną rundę wygrać, to oni ją wygrali i zrobili to jeszcze w taki sposób. Natomiast tłuste chłopaki znowu chcą raszować na górny BS, ale to znowu jest kłopot. Przewaga 3-2 po stronie Anonymo. Skid mocno poobijany. Virtuoso popełnia teraz błąd. I zobaczymy, czy uda im się to wszystko jeszcze domknąć na swoją korzyść, ale Sobol może być elementem zaskoczenia tutaj teraz timingi. To będzie wszystko odgrywało kluczową rolę. Jednak Sobol zdradza swoją pozycję i Masket widzimy, że tutaj wykazuje ochotę, żeby gdzieś poszukać walki, poszukać tego kontaktu. Samej pozostaje sam. No i zobaczymy, czy on będzie w stanie to wszystko jeszcze uratować dwójkowo. Tak naprawdę od jednej pozycji będą starali się tutaj zagrać zawodnicy strony atakującej. W tym momencie samej chyba za odważnie, zbyt nonszalancko.
No ale jednak kolejna istotna runda zarówno dla jednych, jak i drugich. Chociaż teraz w końcu dla tłustych chłopaków z perspektywy ekonomii zwycięstwo w tym momencie, no to po stronie atakującej może być najlepsza okazja do domknięcia mapy i doprowadzenia do rezultatu remisowego w wygranych mapach. Ale żeby tak się stało, no to trzeba tutaj jeszcze naprawdę chwilę powalczyć. Na razie na spokojnie tutaj chcą teraz to wszystko rozegrać zawodnicy Grubego. No i widzimy, że Emrite jednak gdzieś eliminację zdobywa. No tutaj od kwadratu, dwójkowo, od przybudówki Emrite próbuje, ale jednak nie daje rady. Lunatic mocno pobijany, ale jeszcze cały czas właśnie za drugą wentylacją jest Virtuoso, który jest elementem zaskoczenia. Sobol nie może popełnić błędu. O matko bosko, jak to by się nie udało, to ja nie wiem. Nie wiem, czy Sobol by wrócił jeszcze do tego spotkania. No to był ten pojedynek tych najmniej skutecznych zawodników. Asron i Sobol. W tym momencie jeszcze trzeba zaprosić na tę być może ostatnią rundę tego spotkania. Ostatnią rundę fazy zasadniczej. Anonymo ma tę przewagę broni. O tym akurat wiedzieliśmy po tym, jak tłuste chłopaki oddały tę poprzednią rundę. No jeden force nieudany. Teraz force chłopaków, który musi się udać, jeżeli jeszcze myślą o tym, aby doprowadzić do dogrywki. Skrócił pozycję. Gruby go nie widzi, chociaż tamta lufa wystaje, ale oczywiście to jest taki mały element, jeszcze taki kolorowy jest ten nóg, że trudno to dostrzec. W każdym razie, oj, samej teraz doskonale. Emrite co prawda odpowiada, tu jeszcze Sobol na blisko, ale ten nie popełnia błędu i to jest przewaga 4-2. Teraz już 4-1. Emrite pozostaje sami. Czyżby to miał być koniec tego spotkania? Emrite jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ale czy on spodziewa się tego, że jeden z rywali jest na jego plecach? Pół minuty, bomba cały czas niepodłożona, ale też bezpiecznie podchodzą do tego zawodnicy Anonymo i to jednak jest koniec! Virtuoso kończy nam to spotkanie. 22 zdobyte fragi, gdzie w pierwszej połowie nie był taki widoczny, ale jeżeli mielibyśmy wskazywać najlepszego zawodnika tego spotkania, to na pewno będzie to Virtuoso.